Miro, w sobotę wielkie derby Krakowa. Czy wyczuwasz już takie większe emocje, które towarzyszą temu wyjątkowemu spotkaniu? Pa dobro, normalno da derby nije posebna utakmica kao svaka druga, da tu utakmicu i igrači i navijači drugačije doživljavaju i normalno da svaki igrač jedva čeka da izađe na teren i da odigra tu utakmicu što bolje može u tom trenutku. W ostatnich derbach byłeś bohaterem tego spotkania, zdobyłeś bramkę w samej końcówce meczu. Jak wspominasz tamten wyjątkowy wieczór wygrany przez Pasy? Pa, taj mecz smo pobjedili 1-0 na našem terenu. Ostao mi u veoma lijepom sjećanju, ne samo meni, nego svim igračima koji su igrali taj meč. Pobjeda u zadnjoj sekundi meča i slavlje sa navijačima je nešto što će sigurno ostati dugo u mom lijepom sjećanju. Teraz jednak kibiców Krakowi nie będzie aż tak wielu. Wiadomo, że będą przeważali kibice drużyny przeciwnej. Jak myślisz, jakiego możemy się spodziewać meczu i czy ta atmosfera, którą stworzą kibice Wisły, może mieć jakiś wpływ na końcowy rezultat tego spotkania? Pa igramo sada na njihovom stadionu, normalno je da će biti njihovih više navijača, da će doći naših 3-4 hiljade i da će biti oni glasni, ali mi ne trebamo o tome da razmišljamo i obaziramo se, nego treba da izađemo na teren i da damo sve od sebe, da ostvarimo što bolji rezultat i na kraju da vidimo da li ćemo uspjeti da ostvarimo svoj cilj. Po porażce z Błękitnymi w Pucharze Polski kibice, wiadomo, byli bardzo wściekli na was, na piłkarzy, więc ewentualne zwycięstwo w derbach no, chyba może być takim dobrym prezentem i takimi przeprosinami za tą kompromitację w Pucharze Polski. Pa normalno, da posle ispada u Pucharu, da su navijači byli ljuti, sada je prava prilika da se mi odužimo za tu lošu igru iz Puhara i da odigramo što bolje možemo, ostvarimo dobar rezultat i obradujemo naše navijače. Mimo tego niekorzystnego wyniku byłeś jedynym piłkarzem Krakowi, któremu kibice na koniec podziękowali, skandowali twoje imię i nazwisko. Jak ty to odbierasz? Bo z jednej strony wiadomo, jesteś częścią zespołu, który nazywa się Krakowia, no ale jakoś kibice ciebie wyróżniają mimo tej bardzo słabej gry Krakowi. Ne znam šta da kažem, zato ja svaku utakmicu, rekao sam već jednom, dajem sve od sebe. Navijači to znaju da cijene, skandirali su i zadnju utakmicu moje ime, tako da ne mogu reći da mi to ne imponuje, ali moja želja da se zajedno kao tim svi dignemo i ostvarimo dobre rezultate. A jednu utakmicu ću iskočiti ja kao pojedinac, sljedeću utakmicu neko drugi, ali najvažnije je da se kao tim dignemo i da nas podrže sve, a ne samo mene. Ten mecz z Błękitnymi trochę nam zaciemnił obraz poprzedniego meczu ligowego z Piastem Gliwice. No i pytanie takie, gdzie jest prawda o Krakowi? Ta w meczu z Piastem, czy bardziej ta w meczu z Błękitnymi? Pa, myślę, że imamo dosta potencjału, da taj swój potencjał trzeba samo da iskażemo na teren, da imamo wielki broj kwalitetnych igrača. Sada, već sam rekao jednom, da smo prve tri utakmice odigrali mnogo dobro i da se moglo desiti da pobjedimo sve te tri utakmice u drugoj rundi koja je krenula sada. Međutim, nismo iskoristili mnogo dobre šanse koje smo imali. Protiv Pjasta smo to uspjeli, protiv u Puharu Stargarda. Ne znam šta da kažem za tu utakmicu, ne mogu ni da je komentarišem, ali mislim da ova ekipa ima potencijal i da će ga pokazati do kraja ove sezone, da taj tim vrijedi i da može ostvariti rezultat.